To były bardzo udane rynki śniadaniowe. Ostatnia tegoroczna impreza tego cyklu odbyła się na Placu Kościuszki i połączyła siły z festiwalem Lufa. W dodatku sobota była jednym z niewielu ciepłych dni w ostatnich tygodniach. To wszystko sprawiło, że Plac Kościuszki zapełnił się ludźmi spragnionymi atrakcji w plenerze. Podczas rynków można było spróbować lokalnych produktów i oferty śniadaniowej w wykonaniu miejscowych restauratorów. Nie zabrakło też oczywiście kawy. Można było wypożyczyć książkę i odpocząć na leżakach w jednej z kilku stref relaksu, ale nie zabrakło też opcji dla osób preferujących aktywny wypoczynek. W strefie aktywności można było spróbować swoich sił i zręczności w akrobatyce. Zadbano także o liczne atrakcje dla najmłodszych. W jednej z alejek stanęły wielkoformatowe gry, z których korzystały zarówno dzieci, jak i dorośli. Festiwal Lufa zadbał o stronę twórczą. Przez cały czas trwania rynków skorzystać można było z kilku stref artystycznych. Przerabiano stare ubrania i odnawiano meble. Tworzono także biżuterię i obrazy. Dotychczas rynki śniadaniowe organizowano na trzech miejskich placach. Rynku, Nowym Rynku i Placu Meciga. Teraz do tej grupy dołączył także Plac Kościuszki i zrewitalizowany park.